Dobry, tutaj Artur Puszkarski z tej strony. Chciałem odpowiedzieć tej lesbijce, która jest za psychiatrą, która mówi, że szpital psychiatryczny jest super i tak dalej. Jakaś tam Hania, Hania, coś tam, coś tam. Nie wiem. Dla mnie to jest jakaś dziwna kobieta. Jest za homoseksualizmem, popiera transseksualizm i sama jest homoseksualistką, która jest za psychiatrią. No niestety, widzicie, co się dzieje. Niedługo będzie tak, że widzimy tutaj różne znakomitych osób. Oni będą chcieli ich homoseksualizować, stworzyć taką tak zwane, no tak jak sam na wykładzie byłem tutaj Tomka Gregucia, który powiedział, że z dwóch względów nie mogą go zlikwidować, ale mi się wydaje, że coś będzie innego, że tak jak Tomka Gregurcia będą chcieli tego. To ja daję przykładowo. Tomek Greguć, na przykład Karoń, inni będą dążyć do tego, żeby zrobić z nich wariatów. Tak jak dążyli do Moskwy, Kękusia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat bym się zgodził, że ten plan już może być niedługo wdrażany. I oni nie będą. Oni już widzimy, że homoseksualiści czy jakieś nazistowskie feministki czy nazi aborcjonistki po prostu też żydowską psychiatrię zaczynają faworyzować. To już się dzieje naprawdę. I mam nadzieję, że zamiast tych różnych obietnic, nie obietnic, że nic się nie stało i że mają to ludzie gdzieś, to tak jak powiem o tych, którzy popierają tą żydowską psychiatrię, bo nie ma żadnej polskiej, nigdy nie było, to była zawsze żydowska, to była zawsze żydowska i tak dalej, bo ona, to Żydzi reaktywowali psychiatrię i to Żydzi będą chcieli swój plan zdrożyć. Oczywiście, ja wiem o tym, że to jest tylko kwestia czasu, zanim się coś stanie. I jakaś tam lesba będzie to tego przykładu. Oczywiście będę wysyłał ludziom, wszystkim, nawet będę dzwonił i tak dalej, żeby poparli demonstracje, ja już mówię, to już będą, do wszystkich już będzie wysyłane demonstracja antypsychiatryczna przeciwko tym homoseksualistom z tej żydowskiej psychiatrii otwarta przestrzeń. Trzeba wreszcie coś zrobić. Miesiąc ten, dopóki oni się nie wynoszą, dopóki nie zostanie to zamknięte, nie można na to pozwolić, żeby jakaś stado hołot homoseksualistycznych, pederastów, gejów, lesb czy innych fajansów, żebyśmy chociaż się spotykali co miesiąc i żeby wiedzieli, że jesteśmy, żeby nas było tym razem dużo. Żeby nie było tego ośrodka. Ten ośrodek, niech sobie, nie myślą, że będzie homopropaganda. My, narodowcy, na to nie pozwolimy. My, nacjonaliści, na to nie pozwolimy. Czołem Wielkiej Polsce i na pochybę psychiatrii żydowskiej.